Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym rozpoczynamy intensywne przygotowania do corocznego przemyskiego jarmarku wielkanocnego. Tym razem na mieszkańców naszego miasta oraz odwiedzających go turystów czekać będą nie tylko niezliczone kolorowe kurczaczki, króliczki, palmy, makowce i babki wielkanocne, swojskie wędliny, chleby i miody, pisanki, świąteczne stroiki, rękodzieło artystyczne i wszystko, co nierozerwalnie kojarzy się z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy. W tym roku przygotowaliśmy coś specjalnego. W dniach od 12 do 14 kwietnia przemyski rynek wypełniony będzie kolorowymi straganami, na których miejscowi rzemieślnicy oraz ludowi twórcy zaprezentują niezmierzone bogactwo polskiej tradycji oraz nauczą wszystkich chętnych sztuki wyrabiania nie tylko wielkanocnych cacuszek. Degustacje przepysznych i pachnących potraw wielkanocnych, pokaz dekoracji tradycyjnych świątecznych stołów, a także warsztaty florystyczne, garncarskie, zabawkarskie, plecenie koszyków, tworzenie bibułowych kwiatów, palm wielkanocnych i pisanek. Nie lada gratką dla wszystkich miłośników zagadek i łamigłówek będzie gra miejska Wiosenne przebudzenie niedźwiadka, która z pewnością zainteresuje nie tylko najmłodszych, ale i nieco starszych mieszkańców Przemyśla. Wisienką na przedświątecznym torcie będzie występ teatru obrzędowego Tkacze z Wysokiej koło Łańcuta, który zaprezentuje ludowe obrzędy i zwyczaje wielkanocne. Na rynek Starego Miasta zapraszamy od piątku 12 kwietnia do niedzieli 14 kwietnia w godzinach od 10 do 19. Do zobaczenia!